Interpretacja porównawcza jest jednocześnie łatwa i trudna. Łatwa, dlatego że zestawienie obu tekstów obok siebie ułatwia nam ich zrozumienie. Trudna, dlatego że musimy jednocześnie interpretować oba utwory. Pisanie interpretacji porównawczej na maturze sprawdza naszą umiejętność analizowania tekstów literackich, a także umiejętność myślenia, porównywania i wskazywania różnic między dwoma tekstami. Dobre interpretacje porównawcze cenimy za inwencję interpretacyjną, za umiejętności analityczne, a także dyscyplinę myślową oraz za inne kompetencje pisarskie, takie jak umiejętność komponowania wypowiedzi oraz wyrażenia swoich myśli. Przede wszystkim interpretacja porównawcza to interpretacja, zatem najistotniejsze jest, aby zdawać sobie sprawę, na czym ona polega. Interpretacja to propozycja rozumienia utworu w odniesieniu do kontekstów, czyli to po pierwsze propozycja, nasza wizja utworu, ale po drugie oparta na nim, do niego się odnosząca, wyprowadzona z analizy. Po trzecie wreszcie, utwór rozumiemy poprzez odniesienia do kontekstu, innych tekstów kultury, do historii, do filozofii, a także do własnych przeżyć lub szeroko rozumianej sfery ludzkich doświadczeń. Najprościej mówiąc, interpretacja to nasza odpowiedź na pytanie, o czym jest utwór. I od takiej odpowiedzi warto zacząć przygotowanie do napisania pracy interpretacyjnej. Niezależnie od tego, czy mówimy o interpretacji pojedynczego utworu, czy porównawczej. Interpretacja, czyli wspomniana propozycja, nawet intuicyjna, jest punktem wyjścia do napisania pracy. Jest przedstawieniem naszego stanowiska, jeśli szukać tu analogii ze sprawką. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, czym interpretacja nie jest. Nie jest streszczaniem utworu, czyli prostą relacją, sprawozdaniem z tego, o czym pisze autor. Interpretacja nie sprowadza się też do omówienia utworu po kolei, czyli prezentacji, o czym traktują poszczególne zwrotki. Nie jest to błędem, jeśli takiemu omówieniu towarzyszy analiza. Interpretacja nie może też polegać na zwierzaniu się, na dzieleniu się naszymi wrażeniami z lektury, choć mogą się one pojawić np. we wstępie lub zakończeniu. Interpretowanie musi odwoływać się do utworu, musi opierać się na argumentach z niego wyprowadzonych, nie może być tylko ciągiem własnych skojarzeń. Błędne jest także mechaniczne analizowanie tekstu, np. wyliczanie środków stylistycznych bez związku z propozycją interpretacyjną. Nie ma sensu wyliczać np., że utwór ma 5 metafor czy 6 epitetów, nawet jeśli ogólnie wskażemy ich funkcje. Taka analiza musi być powiązana z interpretacją, musi jej bezpośrednio towarzyszyć, to bardzo ważne. Analiza ma uzasadniać naszą propozycję interpretacyjną. Ma dostarczać dla niej argumentów, dlatego musi być ściśle z nią związana. Może być tak, że w analizie dochodzimy do miejsc utworu, których nie rozumiemy, albo które trudno powiązać z naszą hipotezą interpretacyjną. Nie musimy od razu udawać, że ich nie ma lub że wszystko jest dla nas jasne. Można pozwolić sobie na rozważanie, że dany fragment tekstu można rozumieć tak albo zupełnie inaczej, lub też, że jest miejsce niejasne. Wielka literatura jest przecież wieloznaczna, czasem niejasna i nie należy udawać, że jest inaczej. Warto pamiętać, że nie ma ostrej różnicy między analizą a interpretacją. Dobrze jest jednak zdawać sobie sprawę z ich odmienności. Ważne, aby pamiętać, że analiza jest dokładnym rozłożeniem tekstu na elementy składowe i nie dotyczy to tylko stylu, a tak niestety często się ją pojmuje. Poniżej, przy prezentacji płaszczyzn porównania tekstów, przedstawimy te elementy budowy wiersza, które należy analizować. Przypomnijmy, najważniejsza jest propozycja interpretacyjna. Od niej zaczynamy. Potem ją weryfikujemy lub uzasadniamy wnioskami z analizy. Jak wygląda kolejność prac nad interpretacją porównawczą? Zaczynamy od intuicyjnej interpretacji każdego utworu, czyli odpowiedzi na pytanie, o czym każdy z nich jest. Następnie przechodzimy do znalezienia płaszczyzn porównania, najpierw intuicyjnie. Warto wypunktować na brudno lub w głowie te elementy, które naszym zdaniem łączą oba teksty, oraz sposoby ich ujęcia w każdym utworze. Dalej szukamy potwierdzenia w tekstach, czyli dokonujemy funkcjonalnej analizy. Funkcjonalnej, czyli powiązanej z propozycją interpretacyjną i ją uzasadniającą. I wreszcie weryfikujemy płaszczyzny porównania. Czy to, co intuicyjnie zostało wskazane, znalazło potwierdzenie w analizie? A jeśli nie wszystko odpowiada naszej hipotezie interpretacyjnej, jak wspomniałem wcześniej, też warto o tym wspomnieć albo zmienić propozycję interpretacji. Oczywiście ta kolejność pracy to tylko propozycja. Przygotowanie do pisania może przebiegać inaczej. Poniżej omawiane przykłady pochodzą z matury majowej z 2015 roku. Na planszy mamy przykład interesującej propozycji interpretacyjnej, która pojawia się we wstępie pracy. Autor wraca do swojego konceptu na jej końcu.
Propozycja interpretacyjna nie musi być oczywiście ujawniona na początku. Czasem, tak jak w prezentowanym przykładzie, może zostać przedstawiona na końcu. Specyfika interpretacji porównawczej polega na znalezieniu płaszczyzn porównania obu tekstów, czyli tych aspektów, pod względem których utwory są podobne lub się różnią. Co może być podstawą porównania? Może być ją tematyka, podmiot mówiący, jego sytuacja, elementy formalne, takie jak styl czy gatunek, rodzaj lub przedmiot nawiązań, np. malarstwo czy filozofia. Na kolejnych planszach przedstawiamy schemat budowy wiersza wraz z pytaniami, które wiążą się z określonymi elementami tekstu. Metoda zadawania pytań utworowi może być pomocna przy analizie, a także przy sformułowaniu propozycji interpretacyjnej. Sytuacja liryczna to odpowiednik świata przedstawionego w epice i dramacie. Pomocne może być wyobrażenie sobie podmiotu lirycznego wypowiadającego się w określonej sytuacji, także życiowej. Utwór liryczny to przecież wyznanie kogoś, kto coś przeżył, kto znajduje się w mniej lub bardziej określonych okolicznościach. Określenie tematu jest nieraz najtrudniejsze, ale też najważniejsze. Stanowi bowiem pewną propozycję interpretacyjną. Odniesienia do innych tekstów kultury lub filozofii dotyczą najczęściej tematyki wierszy, ale mogą też pojawiać się niemal w każdym elemencie utworu. Analiza kompozycji powinna wiązać się z propozycją interpretacyjną, a przede wszystkim z określeniem tematu. Analiza stylu i organizacji brzmieniowej wypowiedzi powinna być powiązana z interpretacją, czyli musi być sfunkcjonalizowana. Każda płaszczyzna porównania może być podstawą osobnego akapitu pracy interpretacyjnej. Porównanie to wskazywanie podobieństw i różnic. Należy je wymieniać w miarę możliwości obok siebie. Na przykład w pierwszym wierszu sytuacja podmiotu mówiącego jest następująca, a w drugim inna. Oczywiście zawsze należy podpierać się analizą i odwołaniami do utworów. Można wypowiedź podzielić na osobne partie poświęcone podobieństwom i różnicom. Dopuszczalne jest interpretowanie najpierw jednego tekstu, a następnie drugiego, pod warunkiem, że jego analizowanie będzie porównywaniem, a nie osobną analizą. Powtórzmy, porównywać wiersze należy równocześnie. Na planszy przedstawiono dwa przykłady takiego równoległego porównania. W pierwszym fragmencie autor pracy najpierw w kilku zdaniach przedstawia podmiot liryczny w wierszu Krasińskiego, a następnie przechodzi do utworu Kaczmarskiego. Akapit jest spójny tematycznie, dotyczy określonego aspektu obu interpretowanych wierszy. W drugim fragmencie autor stara się nawet w poszczególnych zdaniach odnosić się do obu wierszy. Powtórzmy raz jeszcze. Analiza powinna być funkcjonalna i wiązać się z interpretacją. Analizowanie pozbawione odniesień do propozycji interpretacyjnej to niestety częsty i rażący błąd. Przedstawione fragmenty ilustrują różne sposoby funkcjonalizacji analizy. Teraz omówimy typowe błędy. Najczęstszym jest interpretowanie wierszy osobno. Jest to raczej zestawianie niż porównywanie, z krótkim kilkuzdaniowym podsumowaniem na końcu. To za mało, aby można było mówić w tym wypadku o interpretacji porównawczej. Często interpretacja jest intuicyjna, nieuzasadniona, nie opierająca się na analizie. Czasem brak po prostu funkcjonalnej analizy, czego przykład za chwilę zademonstrujemy. Prezentujemy tu przykład, niestety typowy, błędu polegającego na mechanicznym wyliczaniu środków stylistycznych. Umiejętność interpretowania należy ćwiczyć. Warto często czytać wiersze, zastanawiać się, o czym są. Takie odczytanie i wyrobioną dzięki niemu wrażliwość widać od razu w pracy pisemnej. Warto pamiętać, że interpretowanie, choć nie poezji, to czynność, którą wykonujemy niemal nieustannie, kiedy odbieramy różne wypowiedzi, a także kiedy próbujemy zrozumieć czyjeś zachowania. Bo przecież nasze rozumienie świata i innych ludzi
opiera się właśnie na interpretacji.